MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Miściwujewski, Wojsław Rysiewski, po gali KSW Epic. Wojsław, super gala, tylko dwie skazy i zacznijmy od nich. Ale dlaczego zaczynamy od negatywnych, a nie od pozytywnych? Żeby później rozmawiać o tych samych przyjemnych sprawach. Dobrze, będę bronił. No. Słuchaj, to o czym rozmawialiśmy u ciebie na kanapie, no ćwierć tony kulejące się w parterze, no to nie mogło wyjść. Ale to była bardzo dobra grapplingowa walka, naprawdę. Że i cała hala buczała. W jednym momencie, jak był taki moment faktycznie, że panowie jeszcze się tam robili, jak to mówi Andrzej Wasilewski, koci łapci robili w stójca, ale potem jak się nawzajem obalali i przetaczali, a już w końcówce jak Phil zdominował i pracował co chwila nad kolejnymi poddaniami, wydaje mi się, że publika odebrała to całkiem dobrze. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jakby Kuba Wikłacz tam walczył z Sepkiem Przybyszem, to była bardziej efektowna grapplingowa walka, ale dalej uważam, że fakt, że no, takie osobowości pojawiły się na tej gali i że mogliśmy oddać też pewien hołd temu, jak powstawało polskie MMA, które w dużej mierze wywodzi się z grapplingu, z brazylijskiego jiu-jitsu, z zawodów submission fighting, że to był ważny element i jakby no, nawet jak siedzieliśmy przy klatce, to Michał Hałaśkiewicz, który nam wrzuca materiały na Facebooka, sam był zdziwiony, że to 10 minut minęło tak szybko. Także naprawdę, ja wiem, ty jesteś zepsuty. Ciśniemy po mnie, wiadomo. Tym, co oglądasz na co dzień, ale jestem przekonany, że wielu kibiców sportu walki, osób trenujących doceniło ten pojedynek. Piszcie w komentarzach, widzowie, czy wam się podobało. Woju, druga skaza. Znaczy wiadomo, że tutaj nikt nie jest winny. Szkoda tej kontuzji Mameda, co? Bo powiem ci szczerze, odpalił Mamet i słyszałem, że było w rundach 2-1. Że dwie rundy były dla Mameda. Ktoś tak mi mówił. Nie. Znaczy no, po trzech rundach u dwóch sędziów był remis, ponieważ dwie rundy wygrał Mamet, jedną Adamek, ale był odjęty punkt. Mhm. A u jednego sędziego Mamet prowadził 29-27, czyli ten sędzia dał wszystkie rundy Mamedowi i odjął punkt. Tak? Mhm. Także no moim zdaniem to zmierzało tylko w jednym kierunku, bo Mamet się rozkręcał, coraz więcej trafiał, był szybki na nogach, nie dawał się zamykać pod siatką, nie było tego narożnika, który na pewno działałby na korzyść Tomka. Myślę, że duży problem Tomkowi sprawiała cały czas ciągła zmiana pozycji i te takie ciosy gdzieś tam właśnie z doskoku i poruszanie się na nogach Mameda, no ale taki jest ten sport. No, nie wytrzymała dłoń, też może nie chcę tu jakiś teorii snuć, no ale wiadomo, że Mamet całe życie jednak walczył w innych rękawicach, w innych tejpach, te rękawice bokserskie też są pewnie specyficzne i no cóż, tak, tego na pewno szkoda i ja bym, no nawet Mateusz, z którym tu rozmawiałem, który no powiedzmy był w narożniku Tomka, sam powiedział, że naprawdę chętnie by zobaczył jeszcze te trzy rundy i myślę, że wszyscy by chcieli zobaczyć ten no pełny dystans, albo być może wcześniej knockout. Słuchaj, wy macie idealny main event na kolejne KSW Epic 2. Nie, myślę, że to teraz, no, twoi widzowie pewnie interesujący się wiedzą, gdzie i kiedy Tomek stoczy swoje dwie kolejne walki. Słuchaj, wszystko wypaplał chyba na wywiadzie. No, od początku to było wypożyczenie. Na tę jedną walkę. No na razie Mamet też będzie musiał się zaleczyć. Ja nie wiem niestety, jak poważne jest to złamanie, czy to będzie wymagało operacji, jakichś blaszek i tak dalej. Ale myślę, że no, za jakiś czas to już nie ma sensu. Trzeba szukać, jeśli oczywiście będziemy chcieli robić galę Epic, jakiegoś innego impulsu. Słuchaj, no dobra, Fame fajnie wam wypożyczyło. Wy byście wypożyczyli Mameda na rewanż w Fame'ie? No wiesz, to jest tak wysoko biznesowe pytanie, że dopóki ja nie zostanę prezesem w KSW, to też nie mam prawa się wypowiadać. To jest pytanie do Maćka i do Maćka. A propos prezesów, zmiana dzisiaj nastała w Fenie. Jak ocenisz, że Jakub Borowicz został prezesem Fenu? Chyba chcieli przyćmić wam wydarzenie, że ogłosili to przed galą, co? Nie, no, znaczy, też dziwny timing, przyznam szczerze, bo no, w sobotę, tuż przed no, jednak dość dużym wydarzeniem w świecie sportu walki, ale no, chyba to jest zmiana w dobrym kierunku. No,
Nawet ja przez zęby muszę przyznać, że odkąd Jakub Borowicz zajmuje się matchmakingiem w Fenie, to skok jakościowy jest duży, jest porządek, jest jakaś w tym logika. No i też wizerunkowo to będzie tylko zmiana na plus, także życzę mu powodzenia. No to jest zmiana, myślę, dobra i dla Pawła, i dla organizacji. Słuchajcie, teraz jak Paweł odpali, to dopiero będzie mocno. Chciałem też poruszyć temat Piotra Kasprzaka. Słuchaj, no ten chłopak jest świetny. 2-0 ma w KSW. Kibice chcą go więcej oglądać w tej organizacji. No, Piotrek był na jedną walkę, jest generalnie zawodnikiem Babilonu, no ale oczywiście będziemy rozmawiać. No, to jest na pewno zawodnik, który na polskiej scenie się wyróżnia i tym, jak efektownie walczy, i też ma, no, jest z miasta, w którym MMA jest bardzo mocne, jeżdżą za nim kibice, tutaj też byli, także no, wszystko się zgadza. Ale też no, oczywiście podejdziemy do tematu z szacunkiem wobec Tomka Babilońskiego i jego organizacji. Kolejna walka Siwak kontra Królik. Słuchaj, no nieprawdopodobne, naprawdę. W końcu też kibice z mojego kanału zobaczyli łokcie, jak wyglądają. No coś niesamowitego i takich walk, tak, i takich walk chcemy oglądać więcej i chcemy oglądać Siwaka na pewno na kolejnym KSW Epic. No, będzie w tym roku, czy nie? Nie, no myślę, że w tym roku to jakby nie szalejmy. To jest raczej projekt moim zdaniem tak raz do roku. No, w tym roku mamy też inne duże wydarzenie, bo okrągły numer. No. I pewnie nad tym jakby przede wszystkim to będzie najważniejsza gala w tej drugiej połowie roku. Natomiast no, trudno będzie jakby zapewnić regularne starty Siwakowi w formule Epic. No, ja myślę, że dużo ciekawsze byłoby, jakby udało się go przekonać do spróbowania się w MMA, ale wiem, że no, to nie jesteśmy jedyni, którzy o tym marzą. Mhm. I wszystkie organizacje, czy to Octagon, czy RFA, też próbowały. Na razie się nie udało nikomu, więc zobaczymy. No, ja się cieszę, że udało się tę walkę jednorazowo zestawić tego zawodnika. Zresztą Michał też zaprezentował się super i tak. Gdyby no, nie był tym rywalem do tańca dla Siwaka w taki sposób, jak walczył, no to też ten pojedynek nie byłby tak efektowny, więc no, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Słuchaj, walcz o niego naprawdę jak lew, bo warto. Cieszy oczy. I dalej turniej. Ja wiedziałem, że to będzie kozak. I też fajnie się tym wydarzyło tak, że dwa półfinały skończyły się praktycznie w tym samym czasie. Nikt nie mógł powiedzieć, że ja skończyłem szybciej, on skończył później i jest różnica. Zarówno półfinały, jak i finał niesamowity, ale tutaj bym chciał pochwalić Damiana Piwowarczyka, bo to, jaki ten chłopak zrobił progres. Pół roku temu jeszcze nikt by na niego nie stawiał, a to, co pokazał dzisiaj, no niesamowite. To prawda, no jest najmłodszym zawodnikiem, był najmłodszym zawodnikiem w tej stawce, więc to też naturalne, że się rozwija i ma niesamowite warunki fizyczne, jak tą kategorię wagową, chociaż no też mam pewne obawy, jak długo uda mu się, bo jest taka teoria, którą kiedyś chyba nakreślił Krzysiek Gutowski, że w ogóle Damian naturalnie no, dużo lepiej nadawałoby się do kategorii ciężkiej z tym sposobem walki, z tymi warunkami. No zobaczymy, jak długo będzie mu się udawało, bo z wiekiem na pewno będzie coraz trudniej robić ten limit 93 kg. Natomiast ja bym też nie zapominał o Rafale Haratyku, który też ogromna liczba kibiców na jego walkach. Zawodnik, który no, miał trochę, nie chcę mówić pecha, no, ale złych splotów, wydarzeń w swojej karierze, no bo był czołowym zawodnikiem w ACA, tam nie udało mu się zdobyć pasa, też no wiadomo, potem wojna i spowodowała, że musiał pożegnać się z tą organizacją. Potem był o krok od pokonania jednej z największych gwiazd francuskiego MMA, Abduragimowa, z którym wygrywał w 5 rundach i w ostatnich sekundach walki oddał nogę i dał się poddać. Także jest to, myślę, że dla niego piękna chwila, kiedy no wreszcie był blisko i udało mu się sięgnąć o to trofeum. Naprawdę jestem super zadowolony, że udało się go w zeszłym roku pozyskać, no bo wszedł jak burza, tak? Wygrał z Erslanem przez nokaut, wygrał z Wójcikiem przez nokaut, pokonał w tym turnieju w finale świetnie dyscyplinowanego Piwowarczyka, także szapoba. Jaka ocena gali? No myślę, że pewnie
8,5. Ja bym zgadzam. Odjął za ten grappling. Czyli jednak. A jeden za pechowe zakończenie tak. Main eventu. Myślę, że to jest taka uczciwa ocena. Rozmawiałem z Arturem Gwoździem i naprawdę, kurde, róbcie tego jak najwięcej. Ja dostałem wiele wiadomości dzisiaj od kumpli, którzy oglądali po prostu tę galę tak z ciekawości, że zajebiste wydarzenie. Oni mi tego nie piszą przy normalnych galach KSW i gala KSW Epic to jest zajebista wizytówka sportu, moim zdaniem, w tym kraju. Cieszę się, że tak to widzisz, ale też no, to nie jest tak, że gala Epic może być co miesiąc, bo wtedy spowszednieje, więc no, zobaczymy, jak moi szefowie zdecydują. Jeszcze chciałbym o dzisiejszym ogłoszeniu. Gala w maju, kurde, też Kozak się szykuje. Szpilka kontra Arkadiusz Wrzosek. Potężne starcie, mega medialne. Drugie mega medialne starcie, Robert Ruchała kontra Patryk Kaczmarczyk, którzy, słuchaj, lecieli jednym samolotem do USA, się okazało. Tak. Waga ciężka, Artur Szpilka kontra Arkadiusz Wrzosek. Kibice też są mega zadowoleni i ta gala w maju też będzie chyba mega hitowa. Może być też najlepsza w tym roku. No słuchaj, maj to zawsze był taki nasz termin w Ergo Arenie i po dłuższej przerwie spowodowanej, no też była pandemia i w zeszłym roku był PGE Narodowy, także no wracamy po prostu z tym terminem i z tą galą do pewnego rytmu, który mieliśmy przed laty. Także ja też się cieszę, bardzo lubię, dobrze wspominam tę galę z Ergo. To jest nasza 10. gala jubileuszowa w tej hali. I no, to też nie jest na razie wszystko, co planuję na to wydarzenie, także będzie jeszcze sporo niespodzianek i myślę, że doskonałych pojedynków. Super. Słuchaj, pękła ta setka pay-per-view czy nie? Było bardzo dobrze, no. Bo ja powiem ci szczerze, tak mniej więcej zawsze wiem, ile osób jak ogląda. Jak myślisz, ile było? Ja myślę, że powyżej 150 nawet. Możliwe, no. Widzicie? Ścisły umysł. A może nie wiem. Mi się wydaje, że mogło być coś około albo nawet więcej, bo około 80 tysięcy ludzi, nie wiem nawet czy nie więcej, oglądało walki na otwartym YouTubie, a KSW to też nie jest gala, gdzie kibice oglądają te studia i walki na YouTubie, bo tu jest trochę inna publika niż przy frikach. Bo na przykład, nie wiem, mój tata sobie na pewno włączy na telewizorze galę, a nie będzie oglądał ją na YouTubie. Także strzelam, że tam było jeszcze więcej ludzi. Z tego, co widziałem, ktoś mi odpisał na Twitterze z Kanal Plus, że mają podać wyniki w poniedziałek oglądalności. Także zobaczymy. Słuchaj, ostatnia sprawa. Bardzo głośno się zrobiło po naszym wywiadzie. O tych dwóch treningach dziennie. Trochę tam wszyscy przeinaczali moje słowa. Afera. Tak, afera treningowa. Ale wydaje mi się, że chyba dobrze, że to poruszyliśmy, bo to się też odbiło jakimś echem, no i nawet sama taka dyskusja o tym dużo wnosi, co? Znaczy, ja jestem zdania, że na każdy temat warto dyskutować, jeśli oczywiście jest to w jakichś granicach rozsądku. Ale tak, no jakby, żeby było jasne, ja też nie znam dokładnie wypowiedzi Mariana, znam jakby relacje. Jesteśmy ugadani na wywiad, słuchaj, na konfrontację. Ale Marian to też nie jest zawodnik, który jakoś stroni od współpracy z mediami. I tak jak powiedziałem już chyba w jakimś wywiadzie, no że to nie jest albo. Wybór nie polega na tym, że albo trenuję, albo udzielam się medialnie. Można robić naprawdę to i to. Zresztą, jak widać, oczywiście też są różne formy tego, no ale czy Mamet tylko trenował do tej walki, czy Tomasz Adamek tylko trenował do tej serial walki? Serial nagrał, słuchaj, przecież no mamy. No więc nie każdy oczywiście będzie robił wideobloga jak Damian i Misiek Kokos, a jakby można w różne sposoby promować swoją osobę i swoje walki. Ważne jest, no, żebyśmy to właściwie my odpowiednio nakierowali zawodnika na to, co naszym zdaniem później będzie działało i przekładało się na sprzedane bilety, pay-per-view, oglądalność w Viaplay. Dokładnie. Ty powiedziałeś to idealnie dla In The Cage. Trzeba znaleźć złoty środek. I tego złotego środka wam, zawodnicy, życzę. Wam dziękuję za galę, tobie dziękuję za akredytację i do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki.